Dzień 29. Królowa nieba w Królestwie Woli Bożej. Godzina triumfu. Jezus się objawia. Uciekinierzy gromadzą się wokół dziewicy jako arki zbawienia i przebaczenia. Jezus odchodzi do nieba. Dusza do swojej królowej matki. Przecudna Matko, oto jestem znowu przy Tobie na Twoich matczynych kolanach, aby się z Tobą zjednoczyć podczas święta i triumfu zmartwychwstania naszego drogiego Jezusa. Jak piękny jest dzisiaj Twój wygląd. Cała jesteś miłością, słodyczą i radością. Wydaje mi się, że widzę Cię zmartwychwstałą wraz z Jezusem. Och, święta Mamo, w tak wielkiej radości i triumfie nie zapominaj o swojej córce. Co więcej, zamknij w mojej duszy ziarno zmartwychwstania Jezusa, abym dzięki Jego zmartwychwstaniu mogła się w pełni odrodzić w woli Bożej i żyć zawsze w zjednoczeniu z Tobą i z moim słodkim Jezusem. Lekcja Królowej Nieba. Błogosławiona córko mojego matczynego serca. Wielka była moja radość i wielki był mój triumf przy zmartwychwstaniu mojego syna. Czułam się w nim nowonarodzona oraz odrodzona. Wszystkie moje boleści zamieniły się w radość oraz w morza łask, światła, miłości i przebaczenia dla stworzeń, jak również rozszerzyły moje macierzyństwo na wszystkie moje dzieci dane mi przez Jezusa. Ten dar Jezusa potwierdzony został pieczęcią moich boleści. Posłuchaj mnie, droga córko. Musisz wiedzieć, że po śmierci mojego syna powróciłam do wieczernika razem z ukochanym Janem i Magdaleną. Jednak moje serce było głęboko zranione, gdyż tylko Jan był przy mnie. Powiedziałam w bólu: a gdzie są pozostali apostołowie? Ale gdy usłyszeli, że Jezus umarł, dotknięci specjalną łaską, poruszeni i z płaczem, wszyscy uciekinierzy, jeden po drugim, skupili się wokół mnie, tworząc jakby koronę. Płacząc i wzdychając, prosili mnie o przebaczenie, że tak nikczemnie opuścili swojego mistrza i uciekli. Zgromadziłam ich jak matka w arce schronienia i zbawienia mojego serca oraz zagwarantowałam im wszystkim przebaczenie mojego syna. Przekonywałam ich, żeby się nie bali i powiedziałam im, że ich los jest w moich rękach, ponieważ On oddał mi ich wszystkich jako dzieci, a ja ich jako takich przyjęłam. Błogosławiona córko, wiesz, że byłam obecna przy zmartwychwstaniu mojego syna, jednak nie wspomniałam o tym nikomu, gdyż czekałam, aż sam Jezus się objawi oraz ukaże, że zmartwychwstał w chwale i triumfie. Pierwszą, która go zobaczyła zmartwychwstałego, była szczęśliwa Magdalena. W następnej kolejności ujrzały go pobożne niewiasty. Wszystkie przyszły do mnie i powiedziały mi, że widziały Jezusa zmartwychwstałego. Mówiły, że grób jest pusty. Wysłuchiwałam je i w atmosferze triumfu utwierdzałam w wierze zmartwychwstania. Pod wieczór prawie wszyscy apostołowie go już widzieli. Wszyscy czuli się szczęśliwi, że są apostołami Jezusa. Droga córko, jaka była to zmiana sytuacji, która jest obrazem tych, którzy pozwolili się zdominować przez swoją ludzką wolę. Wyrazem tej ludzkiej woli są apostołowie, którzy uciekli i opuścili swojego mistrza, i to z takim lękiem i strachem, że się pochowali, a Piotr nawet się go zaparł. Och, gdyby władała nimi wola Boża, nigdy nie uciekliby od swojego mistrza,
ale odważnie i zwycięsko pozostaliby u Jego boku i czuliby się zaszczyceni, że mogą oddać życie, aby Go bronić. Droga córko, mój ukochany, zmartwychwstały Syn Jezus pozostał na ziemi przez 40 dni. Bardzo często ukazywał się apostołom i uczniom, aby ich utwierdzić w wierze i zapewnić o swoim zmartwychwstaniu. Gdy nie przebywał z apostołami, był razem ze swoją mamą w wieczerniku, w otoczeniu dusz, które wyszły z otchłani. Gdy upłynął okres 40 dni, ukochany Jezus pouczył apostołów i pozostawił im swoją mamę na przewodnika i nauczyciela. Obiecał nam zstąpienie Ducha Świętego, pobłogosławił nas wszystkich i odszedł, wznosząc się ponad sklepienie niebieskie razem z tym tłumem ludzi, którzy wyszli z otchłani. Ci, którzy pozostali, a była ich wielka liczba, widzieli, jak wstępował. Ale gdy wzniósł się wysoko, zasłonił go obłok światła i stracili go z oczu. Córko moja, ja, twoja mama, towarzyszyłam mu do nieba i uczestniczyłam we wspaniałym święcie w niebo wstąpienia, tym bardziej, że Ojczyzna Niebieska nie była mi obca, a ponadto beze mnie nie byłoby kompletne święto w niebo wstąpienia mojego Syna do nieba. A teraz jedno słówko do ciebie, najdroższa córko. Wszystko, co słyszałaś i podziwiałaś, nie było niczym innym, jak mocą woli Bożej działającej we mnie i w moim Synu. Dlatego tak bardzo pragnę zamknąć w tobie życie woli Bożej. Jest to czynne życie, ponieważ wszyscy posiadają wolę Bożą, ale większość ją tłumi i zamiast jej służyć, chce, aby ona im służyła. Natomiast mogłaby dokonać cudów świętości i łask oraz dzieł godnych swojej potęgi. Stworzenia jednak wiążą jej ręce i nie pozwalają, żeby rozwinęła swoją potęgę. Bądź więc czujna i pozwól niebu woli Bożej rozprzestrzenić się w tobie. Niech swoją potęgą uczyni w tobie to, co chce i jak chce. Dusza. Najświętsza Mamo, twoje cudowne lekcje zachwycają mnie. Och, jak bardzo chcę i pragnę w mojej duszy czynnego życia woli Bożej. Ja również chcę być nierozłączna z Jezusem i z tobą, moja Mamo. Ale żebym mogła być tego pewna, powinnaś się zatroszczyć i zamknąć moją wolę w twoim matczynym sercu. Nawet gdy będziesz widziała, że kosztuje mnie to bardzo dużo, już nigdy nie powinnaś mi jej oddać z powrotem. Tylko w ten sposób będę mogła być tego pewna. W przeciwnym razie będą to tylko słowa, których nigdy nie zamienię w czyn. Twoja córka tobie się więc poleca i od ciebie oczekuje wszystkiego. Ofiara. Dzisiaj, aby mi oddać cześć, przyklękniesz 3 razy w chwili, gdy mój Syn wzniósł się do nieba i będziesz się do Niego modliła, żeby Cię wzniósł w woli Bożej. Modlitwa. Moja Mamo, zatriumfuj Twoją mocą w mojej duszy i pozwól mi się odrodzić w woli Bożej.